habe ich hier angesetzt und habe eine Pierre. Es geht hoffentlich tiefer. Ja, hast du einen TÜFer, der das einträgt? Dürfen wir eigentlich erzählen, was sie gemacht haben? Oh! Biało, czerwony. Naklejka Ray City, jak będziemy w Polsce następny rok, bo w tym roku będzie jakiś lockdown, cockdown, mockdown, to wam przywieziemy te naklejki. Witam was na naszym kanale. Jesteśmy dzisiaj zajęci naszym ukochanym, prawdziwym, low-budgetowym, turbogruzem BMW E34 na turbinie motherfucker Oscar ze śmietnika. Kłopot jest, że z przodu nie jest dosyć niski. Intro! Jak to u ciebie, Damian? W porządku. Bardzo fajnie. Co akurat robisz? Sprzęgło. Fajnie, sprzęgła są ważne. A my teraz będziemy gadać na temat Oscar E34 Turbo Gruz. Turbo za 100 zł, turbo za prawie nic. Nie był on nam dosyć niski z przodu. Dlatego też z tyłu nie mogliśmy skręcić, bo to by pojebanie wyglądało jakby tak stał. I musieliśmy zmienić przednie ośki, przednie zawieszenie. Stary system znacie, jest to po prostu taki nabój, wchodzi w tą rurę, potem taka kapa na to wchodzi, się zakręca i dlatego, że mamy tutaj ten talerzyk, nie możemy w ogóle nisko schodzić, plus naturalnie ten cały zestaw jest taki wysoki, to nawet jakbyśmy chcieli, tego nie możesz zrobić na dół. A więc tutaj mamy jeszcze nowe sprężyny, nowe armatyzatory, nowe wszystko to na przednią ośkę. Jeżeli chcecie, możemy wam to dać w prezencie. I nawet jeszcze te, jak się po polsku nazywają? Damian, jak to się po polsku nazywa? Mocowanie amortyzatora? Proszę pana, pan jest tutaj szefem organizacji, a tu takie wahanie. Nie, dobra, to jest nasz nowy zestaw. Na polskim chyba możemy powiedzieć, co zrobiliśmy. Nie. Okej, okay, patrzcie, tu możemy być szczerzy, bo nas nikt nie oskarży. Po prostu ten system, tą rurkę, co ten nabój tutaj wchodził, obcięliśmy, dospawaliśmy końcówkę od BMW E36. Chyba, no. I mamy teraz taki zestaw amortyzatora, że mamy pierwszą i drugą sprężynę. Możemy go teraz nisko zostawić i zobaczcie, sama różnica. O ile my teraz możemy iść niżej, to jest naprawdę zajebiście. Teoretycznie tu się kończyło, a teraz zobaczcie. Teraz to widać dobrze. No i to zanim teraz możemy wbudować, musimy to odjebać tą śrubę tutaj, która jest bardzo mocno przykurwiona i wtedy to też zmieniamy na nowe i wbudowujemy i zobaczymy, czy Oscar będzie dosyć nisko. Mam rację? Masz rację. Zobaczymy to zaraz. Pepe. Z cichu i hamulce to prawdziwa taka znajomość. Mocno hamuje, pedał penetruje. On mówi do mnie, założę sobie w Civicu takie wielkie hamulce, nie? I ten no. Ja mówię, no fajnie. I wtedy tak sobie pomyślałem, kurwa, my zdechniemy wtedy w tym samochodzie. No, jak on przypierdoli raz hamulce, to wypierdoli nas przez szybę do przodu. I się tylko zaśmiał. No. I co zapomniałeś? Co? No nie wiem, się pytam. Nie, no naprawdę, hamulce naprawdę musimy wymienić, nie? Zobacz, to kurwa nawet nie ma ten, no, wentylowanych tarcz. To nie jak Civic, nie? No. Więc chodź, zapierdol mi deską. Zobaczysz mnie na żółto i niebiesko. Ej, mówiłem, nie przerywaj mi jak piję stary olej. Tak jest zajebiście, lepiej niż myślałem, samochód zupełnie inaczej wygląda, jest nowy wizerunek, ale jeszcze nie możemy nim jechać, naturalnie jeszcze nie jest wydech, turboładowarka nie jest zbudowana, ale jeszcze go nie możemy całkiem opuścić, bo nie pomyśleliśmy o tym, raczej nie, wiedzieliśmy o tym, że takie coś może się stać, ale mieliśmy nadzieję, że nie. Mieliśmy nadzieję, że się nam uda.
Problem jest w tym, musimy teraz załatwić szybko dystansy, musimy jechać do naszych kumpli od Teatechnics i załatwić po prostu dystansy, bo opona teraz ociera o sprężyny. No. Przedtem było tak, że ten talerzyk, co trzymał sprężyny, był u góry i opona dokładnie tutaj na dole dochodziła. Teraz wszystko poszło na dół, bo mamy przerobiony i gwint idzie dalej na dół. I teraz sprężyna jest tu i pyka tą... Szlifuje o fejdę. Dlatego teraz zapierdalamy szybko do Teatechnics, przebudowujemy, no kurwa, zobacz jak fajnie wygląda, no. I podkręcamy do góry. Czemu? Co? Bo zobaczysz, ej! On teraz wisi na podnośniku, ja mówię, że on się całkiem schowa. Pokaż jeszcze raz, jak fajnie wygląda. Jak? Jeszcze jest miejsca, chuj! Kurwa! Jeszcze idziemy niżej. Tu na dół spuść. No kurwa mać, zobacz. To jest kurwa static as fuck, jeszcze idzie nawet trochę. Jeszcze mamy trochę gwintu, możemy go jeszcze trochę niżej ściągnąć. Ale tak już wystarczy, bardzo dobrze. Bardzo dobra robota, bardzo chłopacy. Dobra, skaczamy, jedziemy po dystansy. Jan, powiedz co się stało, co on kombinuje znowuż? No, ktoś kto zakładał tu zawieszenie. Tak? Zjebał. Ecz czemu? Nie wyczyścił, teraz nie idzie ściągnąć go ponownie. Okej. Okay. Ale z dzisiaj tam coś kombinuje. Panie profesorze, mogę na sekundę, żeby pan... Nie. Okej. Okay. O, mój telefon. Już po ciebie dzwonią. Powiedziałbyś coś. Pionusia metalowa! Daliśmy kurwa mać radę, wiecie jak to się robi? Patrz. Damian zeszedł na dół, wjebaliśmy wszędzie WD-40, prawdziwy, oryginalny, kupiony. Wtedy on naprężył to łomem. Dobry łom to pół roboty. Ja tutaj drewno z Polski. Jeszcze raz dziękujemy Krzysiu za tę belkę, uratowała nam życie. No i młotkiem przypierdoliłem jak tor kurwa, no i wyjebało. Ale chyba rozwaliliśmy ten amortyzator. Nie będę mówił głośno, że to Zdzisiek. Ale to był chyba on. A więc Zdzisiek, musimy iść po nowy amortyzator. Ładuj odłamkowym! Jest odłamkowy! Ognia! Pamiętacie pancernych? Obejrzyjcie dzisiaj jeden odcinek pancernych. Dobra, co mieliśmy za kłopot? To jest tylny amortyzator gwintowy z Oscara z tyłu. Mieliśmy kłopot, że po prostu samochód nie był dosyć niski. Byliśmy już całkiem na dole z gwintem, ale sprężyna jeszcze była strasznie duża. Co właśnie zrobiliśmy? Ja wam to pokażę. Tu mamy właśnie z drugiej strony tą sprężynę. Widzicie jaka duża jest, a my teraz to zmieniamy, ten system, na taki system z główną sprężyną i taką napinającą, mówi się po polsku? Pomocną. Pomocną sprężynę. Jeżeli tak się na to teraz spojrzy, nie, to wy naturalnie powiecie, co wy tu kurwa pierdolicie? Sprężyny są prawie takie same duże, czemu on będzie niższy? Rzecz jest taka, że ta pomocna sprężyna jest miększa. I ona się mocniej ściska i wtedy widzisz, że ta sprężyna jest o dużo, dużo, dużo krótsza. Teoretycznie mamy teraz, po polsku mogę to powiedzieć, na niemieckim to tak trochę chowamy, bo nam kurwa nas podkablują. Teoretycznie zaczęliśmy z Oscara E34 przerabiać jego całe zawieszenie na starożytny system i mamy teraz naprawdę bardzo dobry system. Mamy z przodu i z tyłu fajny gwint z pomagającymi sprężynami, mamy przerobione amortyzatory, nie jest ten taki system patronowy. Bardzo dobrze w sumie, nie? Bardzo dobra robimy robota. Robimy dalej? No pewnie. Bardzo fajna robota! Zobacz, tu nawet tak dobrze wygląda, ale to nie. Dobra, hamulce w następnym czasie, już wiem jakie będziemy brali. W ogóle mam zamiar, naprawdę, jeszcze ci nie mówiłem, Markowi też nie, ale w zimie odpierdolę numer, bo chcę i tak wymienić te wszystkie, no kurwa, jak ja to będę? O tak, tak. Chcę wymienić te wszystkie, te buksy, nie buksy, te wszystkie, jak to się mówi, tuleje. Tak. Bo to wszystko jest, kurwa, zobacz, 300 lat stare i wtedy po prostu wszystko rozbiorę, dam do wypiaskowania i od razu wszystko na nowy lakier, żeby, kurwa, było porno. Co o tym myślisz? Szalony pomysł. To będzie bardzo bogato, kurwa, mać! Ej, mówię, z Oscara zrobimy... To już nie będzie low budget. To już nie będzie low budget. To już... Nie, wiesz, czemu low budget będzie?
bo pójdę to wszystko u kumpla zrobię. Się wkręcę, niby pogadać, a mówię, a kurwa, zobacz, co mam w bagażniku i heja, jedziemy. U kumpla Ziśka. No, u kumpla, nie, u kumpla Denisa, kochanego naszego. Fajny gościu. Zobaczycie go w jednym z następnych wideoklipów, też chłopak z Polonii. Będzie git. Ale tego wam jeszcze nie pokazywaliśmy. Zobaczcie tutaj, nie? Tu ktoś przypierdolił. Wiemy, że te dwa, że te dwie drzwi są gówno warte i musimy je wymienić. Tutaj już naprawdę druciowali nieźle. Tu kurwa jakiś plastik na szpaksy, na wkręty przykręcili. Ale tutaj rozbili nawet mnie. To jest najwyższa szkoła drutowania. Najlepsza. Najlepsza. A bogato. Wiecie, co tu zrobili, bo nie mieli już tego, jak to się nazywa, tej listwy? Pokaż to mnie. Skóra z aligatora. Kurwa, przykleili na budapren skórę. Ale trzymało. Ty, ale Damian, ty masz chyba naprawdę rację, że my to nawet nie będziemy musieli spawać, bo zobacz, to jest tylko z góry tak wzięte ten rdzom. Jak wy myślicie, napiszcie w komentarze. Tu już też coś kurwo babrzali, widzisz to? No. Tutaj też. No musimy sobie to obejrzeć, zobaczymy. No fakt jest taki, że robimy z Oskara ze śmietnika, robimy fajnego gościa ze śmietnika. Bardzo dobrze. Stylowego. Dobra, kochani, no dobra, jak widzicie, tam u góry trochę zjebałem sprawę, trochę mgła tutaj jest, dlatego musimy się pospieszyć, bo musimy stąd szybko spierdalać. O. A więc teraz zobaczymy reakcję, jak samochód spadł na glebę. Spuszczaj na dół samochód! Uwaga! Chcesz tak? A może jeszcze niżej? Kurwa mać, no! Ale gleba! Wiesz co? Bardzo dobra robota. Kurwa mać, ale fajnie wygląda. Teraz powinna przyjść taka laska i powiedzieć: o, u mnie kiedyś też tak ciasno było. Dawno, dawno temu! Dobra, ej, pokażemy wam. Bam! Jaki rozpierdol, zobacz. Tutaj zobacz, kurwa mać, no. Ja pierdolę, patrz, ja go zrobię ten... I co, jeszcze mamy gwintu, nie? No. Jeszcze mamy takie... Kurwa, teraz trzeba karoserię... 3 centy jeszcze można iść w glebę. Dla jaj trzeba raz zrobić. Okej. Okay. Dobra. Kochani, wielkie dzięki za oglądanie. Damian, co mają dać? Łapkę w górę. Suba nam też dajcie. I dzwoneczek. Dzwoneczek musi napierdalać, jak będzie nowy... Ding, ding, ding. Jak wam Oskar się podoba, wpiszcie w komentarze. Już niedługo mogę wam powiedzieć, że idzie dalej z GTR-em, bo wczoraj wydałem pieniądze zamiast na PlayStation 5 na części do GTR-a. No, w następnych odcinkach budujemy wydech już tam leży. Będzie zajebiście. Na razie wam. Mua!